Nie będę robił ideologii de facto. Jest to duża impreza i chcę zagrać na dużej imprezie. Jaracin jest początkiem i końcem sezonu. Natomiast jeśli chodzi naprawdę o promocję, to nie daje nic, ale sam w sobie. Natomiast wszystko, co jest przyległością, to znaczy zjeżdża dużo dziennikarzy, dużo ludzi, którzy się interesują muzyką, dużo ludzi, którzy przyjechali słuchać muzyki, dużo kapel. Same koncerty festiwalowe i samo przyznanie nagród nie daje nic, ale wszystko, co dzieje się wokół, dopiero to doprowadzi do jakiegoś ruchu w całym muzycznym świadku. Jest dużo zespołów, które grają może i poprawnie, może i ciekawie, natomiast brakuje zupełnie pomysłów. To znaczy, tak jak powiedziałem wcześniej, jest dużo zespołów, które grają bardzo podobne rzeczy i w zasadzie nie wychodzą poza pewien określony zasób tych stylów, które można tutaj zaprezentować. Natomiast każdy wie, no oni też doskonale wierzą, że ilość stylów muzycznych, które no, słyszy się nie tylko u nas, ale i na świecie, jest naprawdę przeogromna i można wybrać sobie coś dla siebie. Masa ludzi. Jedni mają wypisane fuck of army i tym podobne hasła. Drudzy chodzą w mundurkach. Trzeci znów chcą na przykład wszystkim naciągnąć na oazę. I chodźcie do kościoła, puścimy wam film. I wszyscy są bardzo poważni. Zamiast ludzie przyjechać na festiwal posłuchać muzyki, to wszyscy biegają ze swoimi hasłami, przekonują jedni drudzych, albo czasami nawet pięściami. Wszystkie punki, naprawdę, ja mi się wydaje, że punki, takie prawdziwe punki, którzy chodzą w Londynie, to oni naprawdę to mają głęboko, wszystkie tego rodzaju ideologie. Postawi sobie koleżano włosy, bardzo wysokie, i on chodzi po to, żeby te włosy pokazać. Natomiast u nas punki to muszą od razu zrobić ideologię. No to się kojarzy z ruchem ZMP, który istniał kilkadziesiąt lat temu. Brakuje jej naprawdę legitymacji. To ostatnia rzecz, którą brakuje polskim punkom. Tylko legitymacji. Mundurki mają wszystkie takie same.
this is my destiny. I don't like Jesus Christ. I Jesus Christ. I don't like it. My nie chcemy przekazywać żadnych treści jakichś. My chcemy po prostu dostarczać ludziom wzruszeń, które ta muzyka ze sobą niesie, gdyż nasza muzyka jest bardzo klimatyczna. Dzisiaj zagramy taki program, to zapraszamy, taki bardzo, bardzo smutny właśnie, bo nie jestem w humorze dziś dobry. Ale nie mamy jakiegoś konkretnego przesłania. Chcielibyśmy, aby wszyscy ludzie słuchając tej muzyki, takiej jak nasza, czuli dobro, jakie jest w niej. Bo w niej jest mnóstwo dobra. Nie ma w niej przemocy. Jest jakieś takie umiłowanie życia, nie mogę tego nazwać, bo są to raczej takie właśnie dołujące teksty, ale jest to takie jakieś pełniejsze, moim zdaniem, przeżywanie życia. Wysoko kąt, ja tam na dole. Nie wiem, co zrobić, a tak ciebie dotknąć. Niechwytny jak też przeciekasz mi przed palcem. Swoim światłem rozjaśniasz moją drogę. Pośród cieni, co wokół mnie od zawsze są. We'll be right back.
Encyklopedii jest na ten temat, bardzo dużo. Jedna z najniższych, właściwie najniższa warstwa społeczeństwa. Ta średnia. Nie, średnia to ona nie jest. Tak, w nazwie jest zawarte wszystko, co nas dotyczy. I myślę, że z tą nazwą mogłoby się zidentyfikować jakieś 90% ludzi w naszym wieku i trochę młodszych i trochę starszych. Może i więcej. Nie? Może i więcej, nawet do 99% bym powiedział. Proletariat! Proletariat! Co się oszukiwać, no wiedzieliśmy, że będziemy w czołówce, prawda, no nie spodziewaliśmy się, że tak, znaczy nie myśleliśmy, że na pewno wygramy, baliśmy się tego festiwalu straszliwie, aczkolwiek naprawdę nie robimy tego z chęci jakiegoś zarobienia pieniędzy na przykład, tylko Jarocin był dla nas zawsze szczytem marzeń, no nie wiem co będzie, bo teraz osiągnęliśmy szczyt naszych marzeń.
Jeszcze